Jako, że jest to podsumowanie Ligi Powiatowego Zrzeszenia EZS, witamy wśród nas członka zarządu Zrzeszenia pana Janusza Szajłowa. Pragnę jednocześnie w tym miejscu przypomnieć, że Liga Powiatowego Zrzeszenia EZS w Złotowie powstała z inicjatywy Świętej Pamięci Zenona Mrodka. Była to alternatywa dla kosztownych rozgrywek OZPN-u w Pile. Obniżenie kosztów spowodowało, że reaktywowano sporo klubów w wielu miejscowościach naszego powiatu i ten proces wciąż trwa. W lidze występuje obecnie 17 drużyn, zgłoszonych do rozgrywek jest ponad 470 piłkarzy. Liga cieszy się wielkim powodzeniem, na meczach zawsze jest wielu kibiców. Mistrz co prawda nigdzie nie awansuje, ale też nikt nie spada. Tu liga pozbawiona stresu, tu młodzi ludzie po prostu bawią się w futbol. Z dużą dawką czysto sportowych emocji. Emocji, które towarzyszyły także plebiscytowi. Witamy również organizatora plebiscytu na najpopularniejszego piłkarza EZS, właściciela aktualności lokalnych oraz portalu, pana Mariusza Ryszczyckiego. Zanim ogłosimy wyniki, zacznijmy od początku. 22 czerwca, czyli ponad dwa miesiące temu, ogłosiliśmy plebiscyt na najpopularniejszego piłkarza EZS. I rozpoczęliśmy typowanie uczestników tego plebiscytu. Spośród 476 zawodników grających w całej lidze, prezesi lub trenerzy klubów wyłonili do trzech piłkarzy swoich klubów, którzy ich zdaniem zasługiwali na wyróżnienie. Kryterium było jedno – najpopularniejszy piłkarz. Szanse zgłaszania kandydatów dostali także czytelnicy gazety oraz portalu. Każdy mógł przysyłać swoją propozycję na najbardziej popularnego piłkarza Ligi EZS. W ten sposób powstała lista 56 kandydatów do tytułu. Drugie głosowanie, to już drugi etap konkursu, to było głosowanie eliminacyjne, które trwało od 6 do 25 lipca. Można było dodać głos na portalu, ale także poprzez wypełnienie kuponu, który drukowany był co tydzień w aktualnościach programu. Stadium 1 było nieszczęśliwe i finałowe 11. Nasz plebiscyt potwierdził, że Liga LZS Powiatu Złotowskiego cieszy się szalonym powodzeniem wśród kibiców piłki nożnej. Świadczy o tym zainteresowanie, jakim cieszyło się właśnie głosowanie. W tym etapie, a chciałem dodać, że głosowanie wciąż trwa, oddano łącznie 1123 głosy za pośrednictwem SMS-ów i kuponów. No i w ten sposób doszliśmy do finału. Drogą typowania, a następnie głosowania wyłoniliśmy 11 piłkarzy. Najbardziej rozpoznawanych z przepisów sportowych. Głosowanie finałowe rozpoczęliśmy 27 lipca i trwa ono do chwili obecnej, bo już się zakończyło. Nawet my nie wiemy, kto w tej chwili wygrał. Dowiemy się. Tak, proszę Państwa, dochodzimy do podium, ale jak widzę, no nie ma jednego laureatu na podium. Grzegorza Kaczmarka z naprzedów Stara Księwka, który zdobył 263 głosy. Nagrodę przekażemy w inny sposób. Dzisiaj niestety pan Grzegorz jest nieobecny. Miejsce drugie, w tym momencie prosimy pana Janusza Szajłowa. 270 głosów. Wręczenie nagrody. I to miejsce zajął Grzegorz Sobecki. Miło, bo pan Janusz jest z Józefowa i Grzesiu teraz jest Józefowie, także... I właśnie Grzegorz, jako jeden z najmłodszych piłkarzy dostaje piłkę nożną. I Robert Górski. Spokojnie, nasz Robert wróci do domu. Musimy Grzegorz wziął Robert przed sobą ładnie. Może nawet wsiąść na niego. Piłka połóż. Sława kosztuje. Chciałbym tylko powiedzieć, że dla miejsca trzeciego, dla Grzegorza Kaczmarka przewidziana jest krętarka akumulatorowa. Upewnię się też, czy panu Januszowi dziękujemy. Jeszcze wręczymy prawo. Proszę Państwa, największa chwila naszego plebiscytu, do której zapraszamy pana Mariusza Leszczyńskiego, szefa portalu złotowskie.pl, redakcja aktualności lokalne, z panią Żoną Angeliką.
Pierwsze miejsce zdobywając 295 głosów zdobył pan Marcin Zrymczuk. Marcin od samego początku prowadził peleton, doprowadził do końca. Gratulujemy, nagroda jest Netbook. Cena nagroda. Marcin z synkiem, czyli z przyszłością naszej piłki. Mam jeszcze do zdjęcia. Jeszcze raz. Szanowni Państwo, zostały jeszcze dwie piłki. Dziękuję panią Szariłow. To jedną piłkę tutaj królowi wręczył. Maciej Król, prosimy. Najmłodszy. Raz coś takiego zorganizowaliśmy. Ja przyznam uczciwie, że ten konkurs zrobiliśmy po namowach moich pracowników, bo ja szczerze mówiąc wiedziałem, że ta liga jest, że ona się cieszy takim dużym zainteresowaniem, natomiast nigdy nie pomyślałbym, żeby móc taki konkurs zorganizować. No tym bardziej chwała moim pracownikom za to, że wpadli na ten pomysł, że udało mi się to tak zorganizować i dla mnie jeszcze większym zaskoczeniem jest to, że tak kimono zerem się cieszył, bo liczba wejść na tą stronę, gdzie były zamieszczone wasze zdjęcia, gdzie były wywiady z wami, gdzie no, po prostu była ogromna. Naprawdę to jest tak, że państwo może tego nie śledzicie, nie widzicie tego, my natomiast mamy dane statystyczne, były tysiące wejść, żeby pooglądać wasze charakterystyki. Gratuluję wam serdecznie, sam kiedyś grałem w piłkę, teraz jestem za ciężki, już po prostu zazdroszczę wam, bo z chęcią bym pograł również. Piłka nożna jest to moja miłość, no niestety. No już jakieś w kategorii masterstw, no nie wiem, po 50, może no. Grzegorz Sobecki zajął w naszym plebiscycie drugie miejsce. Grzegorz, spodziewałeś się tak wysokiego miejsca? Spodziewałem się tak wysokiego miejsca na początku, w ogóle zdziwiłem się, że aż tak dużo głosów mam w tak wczesnym etapie, ale później z czasem zauważyłem szansę i zdobyłem trochę kuponów właśnie. Też koledzy i z rodzina wysyłali SMS-y, no i się pojawiła taka szansa. No i wtedy już trochę zawalczyłem o to. Czyli z tego drugiego miejsca jesteś zadowolony? Jak najbardziej jestem zadowolony. Powalczysz w przyszłym roku o wyższe miejsce? Jeżeli będzie taki plebiscyt i jeżeli będę grał jeszcze w powiatówce, bo teraz właśnie idę na studia i nie wiem, czy znajdę czas akurat na piłkę, ale jeżeli tak, to jak najbardziej. Powiedz naszym użytkownikom portalu, w jakiej drużynie grasz? Wiktorii Józefowo. I czemu wam w tym roku tak trochę gorzej idzie? Dużo zawodników się przeprowadziło, dwóch na przykład do Warszawy, inni wyjeżdżają do pracy. Teraz jeszcze tyłu będziesz? Słucham? Teraz jeszcze tyłu będziesz. Możliwe, ale ja będę raczej się pojawiał. Jak będę miał szansę, to będę przyjeżdżał. No i kilku właśnie zabrakło, dużo młodych gra. Też nie mamy innych zawodników z innych miast, wiosek. Sami my gramy. Co, powiedz, jak oceniasz ten pomysł, ten plebiscytem? Warto było? Dla mnie na pewno było warto, bo wygrałem. Ale no, fajno, fajna zabawa. Ogólnie. Teraz, jeżeli byś chciał, to dajemy ci głos, jeśli chcesz podziękować za oddane głosy. No ja jak najbardziej chciałem podziękować przede wszystkim rodzinie, znajomym, z Józefowa głównie, no i też innym, którzy wysyłali na mnie SMS-y i mnie wspierali. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marcin, powiedz nam, czy spodziewałeś się tego tak dużego sukcesu? Nie ukrywam, że spodziewałem się tego, że wygram ten plebiscyt, ponieważ no, popularnym jeszcze jestem, czy to z takich dobrych motywów, czy ze złych, już mniejsza o to. Wolałbym wygrać tytuł najlepszego piłkarza i żeby wybierali sędziowie, czy tam kibice dosłownie, bo ten tytuł może by mi otworzył furtkę do Lecha Poznań na przykład. Ten mi nie otworzy do Lecha Poznań, nie muszę się dalej, pewnie będę musiał dalej grać w Piasie Zalesie. No właśnie przedstaw naszym użytkownikom naszego portalu, gdzie grasz, że tak bardzo zasłużyłeś na tak duże wyróżnienie. Tak jak powiedziałem, w Piasie Zalesie występuję. Nie gram co prawda wszystkich meczy, bo mam w sobotę, niedzielę wesele, poprawiny. Staram się być co tydzień, co dwa tygodnie przynajmniej na meczu. No, strzeliłem bodajże najwięcej bramek w lidze póki co, więc cieszę się z tego, że mogę w ogóle grać w Zalesiu, chociaż w tę niedzielę, której jestem. Do Lecha Poznań może się nie dostaniesz, ale ten sukces rozumiem jest chyba największy w piłkarstwie. No jeśli chodzi o to miasto, to na pewno cieszę się, że popularność jakaś tam jest. Nie wiem z czego wynika, no ale to miłe. Powiedz nam, czy wystartujesz w przyszłym roku? Czy spodziewasz się takiego zgłoszenia w przyszłym roku?
No dam szansę chyba innym zawodnikom z mojego klubu, jeżeli będzie taka walka o taki tytuł, nie? Chociaż proponuję, żeby zrobić na pewno jakiś plebiscyt na innej zasadzie, żeby to był jednak najlepszy piłkarz albo jakiś, no coś takiego, żeby to nie był napływ polanieszy, bo faktycznie niektórzy mieli jakieś wątpliwości. Tak, tylko że głosowanie kibiców otwarte, to trudno później określić, że rzeczywiście na najlepszego piłkarza, dlatego wybraliśmy formułę najbardziej popularnego. Powiedz mi, na pewno chciałbyś podziękować za głosy oddane Ciebie. Oczywiście wszystkim, którzy oddali na mnie głosy, chociaż jeden, wszystkim bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Powiedz mi jeszcze, czy jak oceniasz ten nasz plebiscyt? Czy to jest dobra rzecz, trafiona? Nie, na pewno cieszę się, że w ogóle ta liga została tak wypromowana teraz, że większość ludzi to się dowiedziała, może po raz pierwszy, że taka liga istnieje, a naprawdę występuje tam bardzo dużo zawodników, są kibice, tak jak Pan powiedział tutaj na początku plebiscytu, na przywitaniu. Cieszę się, że ta liga jest promowana. Dziękujemy bardzo. Gratuluję sukcesu. Dzięki.